Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku Raczka, witajcie kochani, i mi się kłania. To czytanko jest dla Was na miesiąc październik 2022 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały, czyli nie poczujesz tego w sobie. Ty będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, że to czytanie nie jest dla Ciebie. I naprawdę to jest normalne. Jeżeli chcesz czytania prywatnego, czytanie prywatne, na czytanie prywatne możemy się umówić przez e-mail, który jest pod filmem. A gwarantuję, że wszystko, co jest u Ciebie ukryte w Twoim życiu, tarot wyciągnie. No dobra, ale zacznijmy lepiej. Już to czytanie na październik dla Was, na październik 2022 roku. Raczki moje drogie, zobaczymy, co u Was będzie się działo w tym czasie. Co u raków? Co u raczków? No dobrze, główna energia dla Was w miesiącu październiku. Proszę. Trójka kielichów, moi drodzy, to spotkania towarzyskie z innymi osobami w gronie przyjaciół. To jest zgrana paczka, gdzie lubi ze sobą przebywać. Niezależnie, czy to chodzi o jakąś imprezę integracyjną gdzieś w terenie, czy może zostajesz zaproszony, czy zaproszona na przykład ślub, a może parapetówkę, a może na fantomówkę. No kurczę, u każdego to będzie zupełnie coś innego. A może sam będziesz organizował takie spotkania. Tutaj również może wyniknąć jakiś trójkącik. Tutaj potem już zobaczymy, o co konkretnie będzie chodziło u raka. Do czego powinieneś dążyć, raczku, mój drogi. No proszę, mamy maga, więc świat jakby należy do Ciebie. Będziesz kreował rzeczywistość, w której się będziesz znajdował. Czy to chodzi o pracę, czy miłość, czy jakieś inwestycje, spotkania, nie wiem. Będziesz organizować coś, więc ten mag jest jak najbardziej na miejscu. Czego powinieneś się wystrzegać? Potem sobie będziemy dopowiadać. Czego się wystrzegać, raku? No, przestoju, czekania na coś. To nie będzie dobre w tym październiku. Cokolwiek pytasz, tutaj właśnie widzę, że czekasz na efekt swojej pracy. I czekasz właśnie na jakieś może wiadomości, może chcesz, może na czyjś przyjazd, na jakieś spotkanie czekasz. No to nie będzie takie jakby wskazane. Zobaczymy potem dlaczego. I co jest nieuniknione na ten miesiąc dla Ciebie? To niezdecydowanie. Masz wiele projektów, wiele rzeczy do zrobienia. Być może nie będziesz wiedział, za co się masz zabrać. I w rezultacie niewiele uda Ci się zrobić, dokonać. No dobra, dopowiemy i zobaczymy, o co tutaj chodzi. U raka w październiku 2022 roku. Już, momencik. Jedziemy. Tej głównej energii. O co tutaj głównie chodzi? No.
Mamy pazia kielichów, a był w odwrocie, więc to jakaś nieprzychylna osoba. Ktoś fałszywy będzie w tym towarzystwie. Zobaczymy, o co tu chodzi konkretnie. No dobra. Nie wiesz, komu wierzyć, czy swojej żonie, czy komuś innemu. Może jesteś tą kobietą, która nie wie, co myśleć o tym młodszym mężczyźnie. Coś tutaj na tej imprezie może się wydarzyć, więc to jest ta główna energia, taka niepewność, może przez to jest ta niepewność. Nie wiesz, co masz zrobić, jak masz postąpić w jakiejś sytuacji, która nie będzie zbyt dogodna dla ciebie. I to czekanie na coś nie będzie dobre w tym momencie. No dobra, ale co ten mag? Do czego powinieneś dążyć? No, rak powinien zapanować nad lwem. Dlaczego? Tutaj masz w sobie moc, siłę. Pójdziesz w jakimś nowym kierunku i tutaj to koło fortuny jakby ci pomogło, czyli ten los poda ci jak na tacy jakieś sytuacje, które będziesz mógł wykorzystać. Ty będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, że to jest właśnie to. Co tutaj się wystrzegać? No proszę, siódemki kielichów, czyli właśnie tej karty, czyli tego niezdecydowania. Nie wiesz, że... Nie bardzo wiesz, czy iść w nowe, czy jeszcze coś kontynuować, co do tej pory robiłeś, czy robiłaś. Jakiś projekt masz do zrobienia i nie wiesz, czy go zostawić, ten projekt, czy pójść w nową pracę, w nowe inwestycje. To cokolwiek, o cokolwiek nie pytasz, nie powinni, musisz być jakby... pewny siebie, nie możesz być taki niezdecydowany, bo możesz coś stracić, za dużo czasu stracisz. A to jest nieuniknione, no właśnie ta energia, to niezdecydowanie, nad czymś będziesz mocno myślał, czy myślała. No i co? I będziesz chciał, bo tutaj było do góry nogami, więc będziesz chciał coś realizować, raku, ale jakoś nie uda ci się wszystkich problemów jakby załatwić. Więc ty chyba wiesz, że nie możesz pójść w nic nowego, dopóki czegoś nie zakończysz. Dziesiątka była w te zmęczenia, odejście od tych energii. Jesteś właśnie, proszę, myślisz na czymś intensywnie, coś ci nie daje spokoju, jesteś wykończony psychicznie, fizycznie, nie wiesz, na czym stoisz i tutaj właśnie coś takiego się wydarzy w tym miesiącu. A tu chodzi, no, albo relacje w pracy, albo relacje partnerskie, albo jedno i drugie. Więc myślę, że w tym miesiącu tak naprawdę wszystko się jakoś ułoży, pokaże. Twoja intuicja na pewno ci jakoś cię nie zawiedzie. A dlaczego? To zobaczymy dokładnie każdy tydzień w październiku u siebie. O co tak naprawdę chodzi u raka w październiku 2022? Pierwszy tydzień. Zobaczcie. Mamy tutaj głupiec i śmierć. Coś się kończy i pójdziesz w coś nowego. Nagle coś się zakończy. To cię zaskoczy i będziesz musiał iść w jakąś nową drogę. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. W kolejny tydzień kombinowanie, oszustwo może. Tu jest świat, słuchaj.
świat. To jest koniec jakiegoś cyklu. Ale ty chcesz coś skończyć, ale przez coś nie możesz. Dlatego jesteś tutaj niezdecydowany, bo może czujesz się oszukany czy oszukana. No te karty naprawdę tak jakoś mówią właśnie o tym. Nie wiesz, co zrobić tak naprawdę w tym drugim tygodniu. Chcesz pójść do ludzi, chcesz zacząć jakiś nowy projekt, kombinujesz, jak to zrobić, poza plecami innych, czyli jeszcze się tym nie będziesz chwalić. Trzeci tydzień. Widzimy tu raka, który realizuje swoje plany. No super, czyli to, czego pragniesz, to, co jako mag chcesz zrealizować, pójść w nową drogę, to mi się to uda. Tak w trzecim tygodniu października, cokolwiek to nie znaczy. A w czwartym tygodniu to jest równowaga między dawaniem i braniem. Mamy tutaj może małżeństwo, które po prostu wzrasta, partnerstwo. Nie wiem, o jaką tutaj relację u ciebie chodzi, bo to może być też relacja biznesowa, więc ale tutaj jest król i królowa kielichów, czyli wydaje mi się, że to są osoby, które jak najbardziej siebie rozumieją, dają sobie wzajemnie to, czego drugie potrzebuje, czego pragnie. Tutaj właśnie to słońce przyświeca im planom. Więc bardzo, bardzo pozytywna jednak ta wróżba, to czytanie. Dobra, jeszcze sobie dopowiemy. Chociaż tak nie czuję za bardzo, że muszę. Ale chociaż po jednej karcie. Co tam uraczka w październiku 2022 roku. Tydzień po tygodniu. Pierwszy tydzień. Ups. No, mamy tutaj królową kielichów. Słuchajcie, ale może też tak być, że nagle zmieni się ta sytuacja jakaś tutaj. Jeżeli jesteś tą królową kielichów, czyli tą żoną, może dowiesz się, że jesteś w ciąży, koniec tej beztroski. Więc tak to może się ułożyć, jeżeli właśnie o to chodzi. Albo coś nagle się kończy i zaczynasz pójść w nową drogę. Będziesz kreować tu swoją rzeczywistość. Drugi tydzień gdzieś wyjeżdżasz. W drugim tygodniu października, no może za granicę, może do miasta, gdzieś daleko po prostu. Więc tutaj nie każdemu będziesz się chwalić, że gdzieś się wybrałeś, że chcesz coś zrobić nowego. Masz jakiś plan, a ty, raku, będziesz najlepiej wiedział, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Trzeci tydzień. Poczucie straty, ale odchodzi to poczucie straty. Więc no nie wiem, może się czegoś dowiesz i nie będziesz wiedział, no co zrobić w jakiejś sytuacji, ale tutaj mamy słońce, to jest najlepsza karta w tarocie, więc mam wrażenie, że tutaj może takie pierwsze wrażenie, że czegoś nie będziesz umiał zrealizować, czy nie będziesz umiała zrealizować, ta niepewność będzie, przez to właśnie będzie królowała z jakiegoś powodu. A w czwartym tygodniu jakieś podpisywanie umowy. Ale to takie też w tajemnicy przed kimś. Może chodzi o was, że to mówię o małżeństwie, o relacjach, że u jednych to będzie jakieś kłótnie z powodu, z jakiegoś powodu,
Musicie wracać do tych czytań, patrzeć rzeczywiście, czy to do Was pasuje. Lub po prostu oboje coś zaczynacie kombinować przed otoczeniem i się nie chwalicie swoimi planami. Odchodzicie z jakiejś sytuacji, ktoś odchodzi od Was i to poczucie straty. Jednak mam wrażenie, że tutaj się wszystko dobrze poukłada. Przez to słońce właśnie, przez to, no, tą równowagę między dawaniem i braniem. To może tak groźnie wyglądać, ale efekt końcowy będzie bardzo dobry dla Ciebie, Raku. Dobra. Może macie jakieś pytanie do aniołków? Zapraszam. Ja sobie jeszcze tutaj potasuję. Co aniołki mają dla Was do powiedzenia w październiku 2022 roku? To już mi się karta obróciła. Tak. Dobra. Tak i co tak? Zobaczymy. Bądź asertywny. Bądź asertywny. No proszę. Bądź asertywny. Ja zobaczę, co tutaj, o co tu chodzi. Ale już wiadomo właściwie. Już tyle razy właściwie to mówiłam. Tutaj właśnie głównie chodzi o to, byś był tym magiem. Byś realizował swoje marzenia, pomysły. Cokolwiek to nie jest. I wręcz aniołki to potwierdzają. Ta sytuacja wymaga od Ciebie przejęcia samodzielnej kontroli. Musisz uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć, a następnie podążać konsekwentnie w kierunku spełnienia marzeń. Musisz się przy tym wykazać odwagą i pewnością siebie. Proś o wszystko, czego Ci potrzeba i nie tłum swojego prawdziwego zdania tylko po to, by zadowolić innych. Pamiętaj, że zwracanie uwagi na swoje potrzeby nie jest czymś, za co powinieneś przepraszać. Ustal odpowiednie granice z osobami ze swojego otoczenia, by stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko. Nakieruj swoje działania na uzyskanie szacunku, jaki jest Ci należny, a następnie z odwagą pójdź przed siebie. To wszystko, kochani. No, ja nie będę komentować tego, co przeczytałam przed chwilą, ponieważ, no, powtarzałabym się. A po co? Dobra, trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że macie jakąś nadzieję na coś lepszego. Te obawy wasze jakoś tak troszeczkę, no, minęły. A ja życzę wam wszystkiego dobrego z całego serca. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!